kochani, witam was bardzo serdecznie. Uwaga, uwaga, w pierwszym dniu Vlogmas. Od dzisiaj zaczynamy codzienne odliczanie do świąt, także zapraszam was do oglądania. I zaczynamy od kalendarzy adwentowych. Mam ich dwa. Jeden jest zrobiony przez Karolę. To właśnie ten duży, w plastikowym pudełeczku, który będziemy otwierać codziennie. Tutaj już naszykowałam jedyneczkę. A drugi to jest kalendarz z Kindera, który kupiłam dopiero wczoraj, bo stwierdziłam, że Vlogmas bez czekoladek jest Vlogmasem straconym. Także co? Otwieramy? I może zacznijmy od czekoladek. Tutaj mam jedyneczkę, już sobie naszykowałam. Zobaczymy, co jest w środku. A w środku jest Kinder niespodzianka. Oczywiście nie będę jej teraz jadła, ponieważ jeszcze nie jadłam śniadania. Czekoladka wędruje do ślimaka. I czas na kalendarz od Karoli, także otwieramy. Są tutaj zawiązane, więc może najpierw odwiążemy go. I co? Rozrywamy? Rozrywamy. Wow. Słuchajcie, nie wierzę. Wiecie, że ostatnio miałam sama to kupić, bo stwierdziłam, że będzie to fajnym początkiem do odliczania właśnie do świąt. Także dostałam kalendarz taki drewniany. Super, dziękuję, bardzo się cieszę. I drugą rzeczą, jaką tu mam, jest kalendarz adwentowy z czekoladkami z Mikołajem. Także pierwsze okienko za nami. Prezent naprawdę super. Cześć! Karola, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale ten kalendarz powędruje do mojej księżniczki. Cieszysz się, Wiktoria? Wiesz, co to jest? To jest kalendarz z czekoladkami. Będziemy go codziennie otwierać. Otwieramy? Pierwsze okienko? Siolila. Siolila, boisz się, że Lila ci zje? Lila, nie lisz się teraz tutaj. Pokaż się. Przywitaj się z naszymi widzami. O, tu jest jedyneczka. I co tu jest? Czekoladka, pomóc ci wyciągnąć. Dobre? To co, zawieszamy u ciebie na ściance ten kalendarz, prawda? Pomachaj jeszcze naszym widzom ładnie. Cześć! Snowflakes fall from heaven. She tries to catch them on her tongue. The innocence and wonder in the eyes of a little one. She pulls me towards the twinkling lights, her little hand in mine so tight. Our breath turns into angels as we gaze up at the stars. Bardzo prezent dla naszej Wiktorii. Ciekawe, co ona tam będzie miała. Otwieramy. Moi kochani, my jesteśmy po śniadaniu. Przyszłam tutaj, żeby wam powiedzieć, że vlogi będą codziennie o godzinie 16:30, więc wypatrujcie ich. Mam nadzieję, że będą wam się wyświetlały, bo niestety YouTube ostatnio robi nam psikusy, także jeśli możecie, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz, to wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że te filmy będą wam się wyświetlały. A u nas w tle świąteczne piosenki, świąteczny obrazek na telewizorze i zaczynamy ten świąteczny i klimatyczny czas. Ostatnio jak wam pokazywałam tą ściankę LED-ową, ona wieczorem wygląda dużo lepiej, więc później wam pokażę. To było mnóstwo pytań i stwierdziłam, że szybciutko wam pokażę. Jest to taka ścianka LED-owa z Castoramy i uwaga, ja za nią dałam tylko 60 zł, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam was właśnie do Castoramy, tylko musicie patrzeć na światło, bo to żółte jest dużo, dużo ładniejsze niż to zimne. I co ja wam mogę powiedzieć? Już po prostu nie mogłam doczekać się tego vlogmasu i bardzo, bardzo się na niego cieszę. Już jestem gotowa, Daniel z Wiktorią przed chwilą wyszli, więc ja za nimi zmykam na spacer. Charlie, you'll say Nicholas, Lynn, you're the
co, Pelku? Zimno w nos? Tak, dzisiaj jest zimno, trzeba wracać niedługo do domu. My jesteśmy teraz pod choinką, Daniel poszedł do sklepu i zobaczcie, jaka jest wielka. Fajny spacerek? Chciałabyś już wracać do domu? No dobra, to wracamy do domu. Powiedz cześć. Cześć. Wiktoria, babcia dobrą pizzę zrobiła? Dobrą? Kochani, przed chwilą dodałam zdjęcie, pierwsze świąteczne zdjęcie na Instagram. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, to bardzo, bardzo Wam polecam i zapraszam. Tutaj macie moją nazwę. Także powoli zaczyna się robić świątecznie. I zobaczcie, kalendarz adwentowy powiesiłam tutaj, jak tylko się wchodzi do Wiktorii do pokoju, koło choinki i codziennie sobie będzie otwierała małą czekoladkę. Właśnie siadłam sobie przed laptopa, żeby zrobić miniaturkę do Vlogmas, do pierwszego Vlogmas. Możecie pisać, jak Wam się podoba. Powiem Wam, że bardzo się starałam, żeby wyszło to naprawdę fajnie i ja jestem zadowolona z efektu. Jeszcze oczywiście dodam jakąś ramkę, napis i będzie gotowe. Chcę Wam powiedzieć, że na razie vlogi będą codziennie, później będę je łączyła z dwóch dni, ale to jak już wrócę do pracy, teraz mam wolne do 9, później idę na 3 dni do pracy i później mam znowu 5 dni wolnego, także będę nagrywała tak dużo, jak dam radę. Mam nadzieję, że się cieszycie. Możecie mi pisać, czy jesteście zadowoleni z tego faktu. Intro do Vlogmas nagrane! Kochani, jesteśmy teraz w mojej kuchni. Już się ściemnia, a my postanowiliśmy wypić sobie inkę karmelową, więc robię ją i troszeczkę się porelaksujemy na kanapie z gorącym kubkiem kawki. I kawki gotowe, idziemy przed telewizor. Jesteśmy u nas w łazience i pewnie się zastanawiacie, co tu robią farby i co tu robi bosa stopa Wiktorii. Ale ja za chwilę wszystko Wam pokażę. Malujemy i będziemy robić obrazek, który zostawimy sobie na pamiątkę. Powiem Wam, że ja coś takiego, co Wam dzisiaj pokażę, widziałam u jakiejś dziewczyny na Instagramie kiedyś. Teraz nie mogę przypomnieć u kogo, no ale to już mniejsza o to. Okej, bierzemy, czekaj, siedź Wikusia, weźmiemy czystą kartkę, uwaga, bierzemy czystą kartkę i Wiktoria teraz musi stanąć stopą tu i zejść. O, super! I jak widzicie, mamy odciśniętą tutaj stopę Wiktorii. Troszeczkę nie do końca to wyszło tak, jakbyśmy chciały. Ale dobrze, że w ogóle cokolwiek wyszło. I teraz z tej oto stopy będziemy robiły renifera. Nie wiem, czy nie mam za grubego pędzelka, bo ten pędzelek, słuchajcie, to był kiedyś mój pędzelek do robienia makijażu. No ale dobra, rysujemy rogi z jednej strony, z drugiej strony. Może nie jestem z tym jakaś najlepsza, no ale chyba też nie wygląda to jakoś źle. Teraz potrzebujemy czerwonej farby, żeby zrobić czerwony nos. O, mamy nos, więc teraz czas na oczy. Powiem Wam szczerze, że najlepsze na oczy będą takie naklejki, ale niestety ja ich nie mam, więc muszę sobie jakoś poradzić. W tym roku narysujemy oczy pędzelkiem i też myślę, że nie wygląda to całkiem tak źle. Jeszcze jakiś mały uśmiech i nasz rysunek gotowy. I tak nasz renifer prezentuje się w całości. Ja jeszcze podpisałam, że Wiktoria 2 latka i może kiedyś oprawimy to w ramkę. Na razie to musi wyschnąć i schowamy sobie na pamiątkę. Więc idę to zanieść do wyschnięcia. Powiem Wam, że mi się to bardzo podoba. Tutaj Wiktoria właśnie bierze kąpiel, więc to ją usłyszycie. Wiecie, co myślę? Chyba postawię tutaj u nas na półce to na razie. Żeby było widoczne w miarę. O! No, wygląda to całkiem fajnie. Tak, jestem świadoma, że dzisiaj jest 1 grudzień, a ja robię kluski z makiem.
dobiega końca. Jutro mamy super plany, mam nadzieję, że one wypalą, ponieważ jedziemy kupić choinkę, taką dużą, dużą choinkę, którą planujemy postawić tutaj zamiast tego stolika. Troszeczkę zasłonimy ten zegar, ale myślę, że fajnie to będzie wyglądało koło kanapy i naprawdę dobrze będzie się to prezentowało. Mam nadzieję, że kupimy jeszcze takie łańcuchy, żeby przywiesić to je tutaj. No i będziemy mieli fajny, świąteczny pokój. Powiem Wam, że ja uwielbiam ten klimat i tak naprawdę już dzisiaj mogłabym mieć choinkę. No ale niestety jeszcze nie kupiliśmy. Miała być prawdziwa w tym roku, aczkolwiek postanowiliśmy, że choinka będzie jednak sztuczna, ponieważ z naszym prosiaczkiem, z Wiktorią, żywa choinka to chyba jeszcze nie jest za dobry pomysł. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas Wam się podobał, że będziecie ze mną również jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, napiszcie mi komentarz i widzimy się już jutro. Pa, pa!